Siemka! Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy o chińskim nowym roku. Chiński nowy rok się zbliża, więc uważam, że to fajna okazja. Otworzymy również przykładowy prezent. Chiński nowy rok to myślę, że najważniejsze święto dla Tajwańczyków. Jest równie mocno oczekiwane co nasza gwiazdka. Chiński nowy rok jest fantastycznym momentem również, żeby podziękować pracownikom za pracę. I w dobrej firmie na Tajwanie Tajwańczycy otrzymują podwojoną lub potrojoną pensję. Również często są zapraszani na imprezy pracownicze, nazywane Weiya tutaj. I na tych imprezach pracowniczych również mogą wygrać pieniążki. Przed chińskim nowym rokiem również Tajwańczycy mocno sprzątają, tak, że w każdy zakamarek muszą zajrzeć, podobnie jak u nas przed świętami Bożego Narodzenia. Prezenty. Jakie? Jak się pewnie domyślacie, nie są to zwyczajne prezenty. Nie są to takie prezenty, jakie my dostajemy pod choinką. Te prezenty, jak się idzie w gościnę, to się daje właśnie pani domu. I w tych pudełkach są po prostu ciastka. Ciastka, na co wszyscy czekają, to są ciastka jedynie? Nie. Moi drodzy, oni czekają na hongbao, czyli kasiorkę. Kasiorkę. Dzieciaki tutaj dostają w chiński nowy rok kasiorkę, więc każdy lubi pieniążki, dzieciaczki też lubią, szczególnie, że za te pieniądze mogą sobie kupić jakieś zabawki, słodycze. I są one tutaj pakowane, jak sama nazwa wskazuje, w takie czerwone, piękne. Ten nowy rok będzie rokiem myszy, także wybrałam tutaj, żeby Wam pokazać parę kopert właśnie jest z Mickey Mouse. Także pewnie jak każdy usłyszał kasiorka, to się ucieszył. Jednak nie wygląda to za różowo, ponieważ kasę dostają tylko i wyłącznie dzieci. I rodzice. Rodzice, starsi rodzice, nie takie osoby na przykład w naszym wieku. Jeżeli przestałaś studiować i już pracujesz, to tobie się nie należy właśnie pieniążki. To tobie się nie należy taka koperta. Te koperty dajemy dzieciom i jak już dorastamy, jak już pracujemy, to my tą kopertę dajemy naszym rodzicom. Także... Gugu, 新年快乐! Jak ktoś już skończył studia i zaczął pracować, to nie do końca się cieszy na chiński nowy rok, ale Tajwańczycy to traktują poniekąd jako taki zwrot, że kiedyś było małym dzieckiem, to się dostawało takie koperty, a teraz w zadośćuczynienie daje się te koperty rodzicom. Czasem, jeżeli się otrzymywało koperty na przykład od cioci czy od wujka, to czasem daje się właśnie tego typu prezenty właśnie w podzięce, żeby się odwdzięczyć. Co nie jest tutaj takie dziwne, ponieważ bardzo często osoby, które już pracują, wysyłają na konto rodzicom pieniążki za to, żeby właśnie odwdzięczyć się za całe dzieciństwo, za podkłady pieniężne, jakie były zainwestowane w nie, w edukację, i to wszystko ma taki jakby krąg. Często jest również tak, że rodzice po prostu, starsi rodzice biorą te pieniążki od nas, od nas rodziców, znaczy nie jestem jeszcze rodzicem,
i dają wnukom właśnie te pieniążki, więc to wszystko wraca do nas poniekąd. Gorzej, jak się nie ma jeszcze dzieci i musi się podzielić z, właśnie z premią, z rodzicami i z wszystkimi dziećmi z rodziny. Także chiński Nowy Rok zaczyna się od wieczerzy chińskiego Nowego Roku. I w tej wieczerzy, tutaj na Tajwanie często się je hot pot. Właśnie się również dostaje tego typu prezenty. I na tej wieczerzy zazwyczaj są synowie. Ale jak to synowie? Tylko i wyłącznie, a gdzie córki? Powiem tak. Córki, które wyszły za mąż, nie są zapraszane na wieczerz, ani na pierwszy dzień chińskiego Nowego Roku. W Polsce zazwyczaj jak ktoś bierze ślub, jak są już takie nowe pary małżeńskie, to zazwyczaj ustalałem sobie, że na przykład te święta spędzimy u moich rodziców, a następne u twoich rodziców, albo w te święta jedziemy na Wigilię do moich, a w następną Wigilię spędzamy u twoich. Tutaj nie, tutaj jakby z góry tradycja jakby ustanawia porządek, także w wieczerzy chińskiego Nowego Roku są synowie rodziny. Tak samo podczas pierwszego dnia chińskiego Nowego Roku, dopiero w drugi dzień zamężne córki wracają do domów. Tajwańczycy bardzo często również na właśnie drugi dzień chińskiego Nowego Roku, kiedy ta rodzina jest naprawdę taka spora, często wychodzą do restauracji na obiad i właśnie podczas tego dnia wiele osób gra w gry planszowe. Właściwie podczas całego święta chińskiego Nowego Roku, ale zazwyczaj właśnie podczas właśnie drugiego dnia najczęściej grają w mahjong, w różne gry planszowe i często też grają na pieniądze. Chociaż to zależy również od rodziny. O tyle to jest bezpieczne granie za pieniądze, że zazwyczaj osoba, która wygrywa, to na przykład wszystkim innym stawia za te pieniądze przykładowo bubble tea czy cokolwiek innego. Także tak, jest wieczór, chiński Nowy Rok, pierwszy dzień chińskiego Nowego Roku, drugi dzień, w którym córki wracają. I trzeci dzień, zazwyczaj w tym trzecim dniu, Tajwańczycy wyjeżdżają. Właśnie podczas chińskiego Nowego Roku to mają dosyć sporo wolnego i zazwyczaj w ten dzień poświęcają, aby gdzieś wlecieć lub poświęcają, aby razem z rodziną podróżować po Tajwanie. Także tak. I jeszcze tutaj wspomnę, że 15 dni po chińskim Nowym Roku jest święto latarni. Także jeżeli kojarzycie tą piękną scenę z Zaplątanych, z lampionami, które lecą w górę, to właśnie tego typu sprawy mają miejsce 15 dni po chińskim Nowym Rokiem i właśnie kończą te obchody chińskiego Nowego Roku. Także myślę sobie, że właśnie zrobię taki mały test. W ogóle chcę pokazać Wam, co zakupiłam. Proszę. Tego typu ciasteczka. I jakiego typu ciasteczka są tutaj mega popularne i które się często właśnie daje w prezentach? To są takie rurki smakowe. Pozwólcie, że akurat nie tego pudełka nie otworzę, bo pójdzie ono na prezent. Ale co sobie zakupiłam sobie sama, to właśnie te pudełko z Mickey Mouse i z muminkami. Po prostu ja byłam dzieckiem, bardzo uwielbiałam muminki i pomyślałam, że no nie, nie mogę się oprzeć i nie mogę nie kupić tych muminków. Także nie nastawiam się, że ciastka będą super, ale nastawiam się, że pudełko będzie świetne, a takie pudełko można właśnie wykorzystać do trzymania wielu rzeczy, na przykład przypinek. Lub też również innych bzdur. Tutaj staram się otworzyć. Już mi się podoba pudełko. O, dobra, że zetnę. Oho. Tak ono się prezentuje. Te włóczyki tutaj. Kiedyś moja mama mnie nazywała migotką. Także postaram się otworzyć.
Czy dam radę to otworzyć? One są tutaj, słuchajcie, tutaj była taśma. Teraz się zorientowałam, że jest tutaj taśma. Także o, już otworzyłam. Zobaczymy, jakie są w nim ciasteczka. Są fajnie zapakowane, ale wydaje mi się, że to są po prostu zwykłe, maślane ciasteczka, które pachną bardzo dobrze. Myślę, że jako ciastka to herbaty się świetnie nadadzą. Wólcie, że nie otworzę tego pudełka, bo one jest tutaj zaklejone taśmą. Tych wszystkich ciastek z muminków nie dam rady zjeść sama. Myślę, że podzielę się z nimi. Jednak wolałabym po prostu zatrzymać te pudełko zamknięte. Także mam nadzieję, że te wideo Ci się spodobało. Daj mi znać, jakie Wy oryginalne tradycje macie podczas Świąt Bożego Narodzenia, które niedawno miało miejsce. Może napisz mi, co właśnie Ty dostałaś jako prezent pod choinkę. I do usłyszenia. Cześć. Nie zapomnij o kciuku.